Damian. Asia. Krzysztof. Oliwia. Powiedz, czy jesteś z jakiejś szkoły jednej? Jak to wygląda? Ja osobiście jestem z Chełmna, ale chodzę do szkoły do Tucholi, do Leśnej. No tutaj... Ja chodzę dalej. Do gimnazjum numer 1. Ja również. Numer 2. Ja również z Asią chodzę do gimnazjum numer 1. A powiedzcie, jak to się stało, że wy tutaj się znaleźliście? Przez wolontariat. Tak, my wszyscy jesteśmy wolontariuszami w klasztorze w Chełmnie. Tak, w grupie EFATA, którą właśnie prowadzi pani Małgosia Grabasz. I to właśnie ona nas zachęciła tu do tego marszu. No my jako wolontariusze bardzo chętnie wzięliśmy w nim udział. Dostaliśmy kijki, koszulki i wio. Czyli to jest taka pierwsza styczność z Nordic Walking teraz? Tak. Aktualnie moja, tak. A powiedzcie, bo ta akcja akurat ma na celu uświadomienie osobom, tak, które się zetną z tą akcją, problemy ludzi cierpiących na padaczkę. Czy wcześniej wiedzieliście coś o tym? Ja osobiście dużo o tym nie wiedziałem, nie miałem takich kursów żadnych, czego bardzo żałuję, bo w naszej szkole, właśnie w gimnazjum, były dwie osoby chore na epilepsję. I kiedy dostały ataku, dużo osób nie wiedziało, co zrobić, tylko ich najbliżsi przyjaciele czy tam koledzy. Czasem ich nie było w pobliżu i to co tutaj pani... Tak, właśnie, to co pani Jadzia robi, jest bardzo szlachetnym celem, bo więcej osób będzie wiedziało, co w takiej sytuacji zrobić. Czyli dzięki temu poznaliście Nordic Walking, no i też dowiedzieliście się trochę o tym, jak można pomóc osobom cierpiącym na padaczkę. Tak.